Jeszcze raz. Ale jest ciepłutko, ciebie nie jest naprawdę przyjemnie. Pod warunkiem, że nie będziesz mnie budzić o 6. Cześć, to Ola. I Asia. Cześć, witamy się z wami w Łazienkach Królewskich. Jesteśmy na samym początku naszych przygotowań do maratonu. Zaczynamy od luźnych rozbiegań. Trochę dłuższych niż zazwyczaj. Tak, ćwiczeń sprawnościowych i ogólnego wzmacniania naszych organizmów. No, dzisiejsza pogoda nas nie rozpieszcza, ponieważ dość mocno zawiewa zimny wiatr, ale jesteśmy na to przygotowane, mamy odpowiedni ubiór. Przed nami luźne 10 km po średnie 5-15, zobaczymy jak się będzie w tym śniegu biegło, ale tak luźniutko, żebyśmy były w stanie rozmawiać, no i żebyśmy czyli nie zrobiły sobie krzywdy. Tempo konwersacyjne. Tak jest, czyli bardzo przyjemne. Chodźcie z nami. Musimy zacząć biec. Chodź, biegniemy. Wiemy, że jest ciepłutko. Ale jest ciepłutko, jak się biegnie, jest naprawdę przyjemnie. To jest 9 km. Można sobie poplotkować, pogadać. Myślę, że sama mogłaby zdecydowanie ciężej, więc polecamy treningi w parze. Tak, dokładnie właśnie. Zdałem się sobie sprawę, że dużo lepiej zda się. Do tej pory trenowałyśmy osobno. W końcu mamy okazję zrobić razem rozbieganie. Jak jest będą takie okazje, to będziemy robić tak częściej. I też zauważyłam, że od razu biegniemy szybciej. Tak, szczególnie jak mnie tam rozbywalisz tutaj. To zrobiłyśmy 10 km, średnie tempo 5-10. Gadałyśmy całą drogę, jest dosyć ślisko, ale było naprawdę fajnie. Jednak radzę raźniej. Ola, a jak to by Cię biegało, bo wczoraj zrobiłaś chyba całkiem spory dystans. Wczoraj były 22 km, dosyć mocno, więc dzisiaj cieszyłam się na luźną dyszkę w towarzystwie. No wczoraj zdecydowanie musiałam walczyć ze swoją głową. To jest chyba największy problem, jak się biegnie samemu pod wiatr z opiłkami lodu. No ja podziwiam. Ciężko. 22 km w ciszy. Ja zazwyczaj, jak wychodzę na tak długie rozbiegania, to muszę mieć słuchawki. Ja też miałam słuchawki, moje się rozdawały, więc wzięłam inne i niestety te inne nie zdały egzaminu i musiałam wyjąć i walczyłam bez głowy. Dobrze, Ola, teraz przejdźmy do tych ciekawych rzeczy. Co zjadłaś po takim bieganiu? Wczoraj po bieganiu. Chałkę. To była moja motywacja. Ja uwielbiam chałki, więc zawsze jak mam długie wybieganie, to już podczas jego myślę, co zjem. A już przygotowujesz sobie przed? Nie ja szykowałam wczoraj szykowała mama. Chałkę, ale zdarza się, że wcześniej szykuję sobie jedzenie, idę biegać i potem już wiem, co mnie czeka. A co jesz przed bieganiem? Przed bieganiem zazwyczaj coś lekkiego i standardowo ja lubię biegać z rana, więc żeby iść dosyć szybko z rana, podaję jakieś wafle ryżowe z masłem orzechowym albo jakimś kremem czekoladowym i co? Może banan, jak jestem bardzo głodna. Kawa też. Zawsze. Kawa to chyba must have. Tak. To jest taki nieodłączny element twojego przygotowania do biegania. Byłyśmy razem w pokoju w Walencji i za każdym razem Ola wychodziła na bieganie, mam wrażenie, że o 6, albo przynajmniej około tej godziny był budzik i pierwsze co to Ola robiła kawę. Tak. Robiła ją starałam w walecie, się. Tak. Tylko zrobić to jak najciszej, żeby nie obudzić. Starałam się nie obudzić. Ja niestety jestem takim typem człowieka, który budzi się na każdy szmer, więc... No trudno, więc wiem, że tak masz. Ja jestem typem człowieka, który wychodzi biegać wieczorem, wtedy czuję się najlepiej. Więc dzisiaj wyszłyśmy w południe. Żeby trochę... Kompromis, żeby... Tak, żeby był kompromis. Ale było fajnie. A Asia może powiedz dlaczego, bo ty wieczorem najbardziej lubisz biegać ze względu na twoją przeszłość? Jak to brzmi. Tak, mój organizm jest przyzwyczajony do dawania z siebie najwięcej wieczorami ze względu na to, że przez kilkanaście lat startowałam w zawodach wieczorem. Nie ma zawodów lekkoatletycznych rano. Zawsze są wieczorem, najlepiej startowało mi się o godzinie 22. Dlatego jestem nocnym markiem. Ale Londyn będzie rano, więc są treningi poranne, żeby była energia. Mam jeszcze sporo czasu, żeby przestawić się na dawanie z siebie wszystkiego. Asia, a powiedz fizycznie jeszcze tutaj rano. Publicznie, byś chciała mnie być ze mną w pokoju, czy nie?
pod warunkiem, że nie będziesz mnie budzić o 6. Chociaż z drugiej strony muszę się przyzwyczaić, aby wstawać o tej godzinie. No właśnie, wstaniemy razem wtedy. Start maratonu jest zapewne około 8-9. W sumie nie wiem, nawet nie patrzyłam. Ale na pewno jest 21 kwietnia, 3 dni przed moimi urodzinami, więc będziemy świętować. Jak przebiegniemy? Przebiegniemy, a potem będziemy świętować w łóżkach. Bo nie będziemy w stanie z nich wyjść. Dobrze. Taki jest plan, podamy z siebie wszystko. Dobra. Byle nam jedzenie donosili, to będzie dobrze. Tak, jest zimno, jesteśmy mocno zgrzane, więc do zobaczenia. Dobra.